Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak ja przycinam cyprysiki. Kiedyś robiłam film na temat, jak pielęgnować cyprysików. Polecam Wam ten film. Podlinkuję Wam pod spodem link do tego filmu, bo tam opowiadam więcej na temat tych cyprysików wielkoszyszkowych. Natomiast w tej chwili chciałabym się skupić na tym, jak ja właśnie na wiosnę je przycinam, dlatego że to są rośliny, które one dosyć duże rosną i w mieszkaniu mogą zbyt dużo zajmować miejsca lub nam zabierać światło, tak jak w moim przypadku, dlatego że ja je trzymam na parapecie okiennym ze względu na to, że one zimą potrzebują światła i potrzebują też takiej troszeczkę niższej temperatury niż jest w naszych mieszkaniach. Ponieważ ja je trzymam na parapecie, pod którym nie ma kaloryferów, więc ona ma dosyć niższą temperaturę. Cyprysiki wielkoszyszkowe właśnie są roślinami, które jako iglaki można trzymać w domu, aczkolwiek to, co mówiłam, nie jest to łatwa sprawa. Taką najbardziej popularną odmianą, którą my trzymamy w domu, jest odmiana Goldcrest i to jest ta odmiana właśnie o tym wybarwieniu takim, o takim złocistym odcieniu, jasna taka zieleń i one właśnie mają ten zapach taki cytrynowy, bo te inne ciemne odmiany tego zapachu cytrynowego nie mają, tylko właśnie ten cyprysik Goldcrest ma ten zapach cytrynowy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zimę i przetrwanie, to nadmiar właśnie ciepła, a niedostatek światła powoduje to, że ta roślina potrafi nam się wyciągać i to bardzo ładnie tutaj widać, jak ona jednak się wyciągała i dlatego ja chcę tą roślinę tutaj przyciąć, żeby uniknąć tych takich mało estetycznych odrostów, które widać, że są po zimie, są wyciągnięte i nie są takie ładne. Tak samo tutaj chcę nadać kształt bardziej taki tej kuli i tutaj i tak samo tą górę. Jeżeli chodzi o te cyprysiki wielkoszyszkowe, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że one bardzo lubią wilgoć. Wilgoć, jeżeli chodzi o podłoże i tak samo, jeżeli chodzi o wilgoć powietrza. Dlatego one fantastycznie sprawdzają się tutaj u mnie w kuchni, bo one właśnie na kuchennym parapecie stoją, dlatego że ja mam tutaj wilgotność około 60-70 stopni i mniej więcej taka wilgotność się utrzymuje cały czas. I to, co mówiłam, nie mam pod tym parapetem kaloryferów. I ona wtedy się aż tak nadmiernie nie wyciąga i wydaje mi się, że ona ma dosyć fajny kształt. Zresztą widzicie, ten kształt jest gęsty pokrój i ona nie jest nadmiernie wyciągnięta. Niemniej ja będę chciała ją dzisiaj formować. Pamiętajmy jeszcze raz i nawet mówiłam to wielokrotnie w poprzednim odcinku i tak samo teraz chciałabym położyć bardzo duży akcent na wilgoć podłoża, dlatego że to jest, te cyprysiki wybaczą nam bardziej przelanie niż niedostatek wody. A właśnie jeżeli będziemy mieli za wysoką temperaturę, to a małą, a niską wilgotność powietrza, czy będzie miało ten cyprysik za sucho, jeżeli chodzi o podłoże, to ta roślina nam uschnie i ona się nie zregeneruje i wtedy nie ma szansy na to, żebyśmy odtworzyli tą roślinę. Spróbuję Wam pokazać w tej chwili, jak ja będę to przycinać. I teraz, jeżeli chodzi o przycinanie, to te cyprysiki naprawdę znoszą je bardzo dobrze. Samo przycinanie nie powoduje u nich nadmiernego rozkrzewienia się i również nie powoduje chorób grzybowych, co jest zresztą dla nas bardzo wygodne, dlatego że możemy ciąć i nie obawiać się tutaj jakichś innych chorób. Niemniej ja zawsze sterylizuję, jeżeli chodzi, odkażam nożyczki czy sekator, aczkolwiek tutaj będę cięła chyba nożyczkami, tylko dlatego, że one są miękkie i nie ma potrzeby używać sekatora, bo sekator raczej jest do tych bardziej twardych roślin niż tutaj, tak jak tu jest.
No, będziemy próbowali, zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Ja tutaj od razu, widzicie, będę cięła te gałęzie, które są nadmiernie wyciągnięte. Będę tu formowała. I teraz prawdopodobnie muszę Wam powiedzieć, że ja i tak będzie taki okres, w którym ja będę musiała tą roślinę oddać, dlatego że ona dosyć wysoko rośnie i ona mi zaczyna zajmować dużo przestrzeni i zabiera mi dużo światła dla innych roślin. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o formowanie, no to tutaj możemy sobie już robić tak, jak lubimy, taki kształt, jaki preferujemy. Natomiast jeżeli, słuchajcie, ktoś ma duże okna, ma duże mieszkanie, dużą przestrzeń, to naprawdę tych cyprysików wcale nie trzeba przycinać, dlatego że one mają z natury bardzo ładny pokrój i wtedy nie musimy dokonywać tutaj, że takich radykalnych cięć, jak ja to robię, dlatego że one mają po prostu ładny ten pokrój. No tutaj muszę się tak troszeczkę poprzyglądać, jak one tutaj wyglądają. I tak, aha, jeżeli chodzi, słuchajcie, o te wierzchołki wzrostu. Jak każdy cyprysik ma jeden wierzchołek wzrostu, który ciągnie tą roślinę do góry. Najczęściej w ogrodach, jak chcemy mieć ładny, strzelisty pokrój, no to robimy tak, żeby jeden wierzchołek wzrostu był wierzchołkiem dominującym. I wtedy likwidujemy któryś wierzchołek, dwa czy trzy. Tutaj patrzę, to u mnie się zrobiły takie trzy wierzchołki wzrostu. Tu bardzo wyraźnie widać, widzicie? Są trzy wierzchołki wzrostu, które są jednakowe. Oczywiście mogę przyciąć jeden, nad tym się zastanowię za chwilę. Ale zrobię to już poza kadrem. Postaram się zrobić tak, że ja spokojnie tutaj teraz to przetnę i pokażę Wam mniej więcej, jaką formę tutaj nadałam temu cyprysikowi. I zobaczymy wtedy, czy ja zlikwiduję ten trzeci stożek wzrostu, zostawię jeden, czy zostawię być może trzy. Zastanowię się. Za chwileczkę Wam pokażę, jaki jest efekt końcowy obcięcia tej choineczki, którą chcę ciąć na taką dosyć małą choinkę. Nie chcę, żeby ona była duża, dlatego że ja ją, po pierwsze, to co mówiłam, nie chcę, żeby światło mi zabierała i chcę ją używać do dekoracji i nie chcę, żeby to był ogromny, dominujący element. Jak widzicie, już tutaj tą choineczkę uformowałam i to dosyć mocno cięłam. Nie obawiajcie się tego, że jeżeli po jakimś czasie tutaj to, gdzie żeście cieli, pojawią się brązowe plamy, bo one znikną albo odpadną, a w to miejsce pojawią się zielone rośliny, zielone tutaj te igiełki i naprawdę nie ma z tym problemu i tego nie ma co się obawiać. To, co powiedziałam w cyprysikach, naprawdę pilnujcie, żeby było w miarę jasno i przede wszystkim wilgotno, zarówno podłoże, jak i powietrze. I wtedy na pewno Wam się to uda. Wiem, bo mam te cyprysiki. Miałam jeszcze jedną choineczkę, ale oddałam moim synom. Także na razie mam jedną choinkę i to mi wystarczy. I tutaj te dwa okrągłe. Jeszcze bym chciała Wam zwrócić uwagę właśnie na kolor tych cyprysów, które mówiłam, że to jest ozdoba, może być nie tylko na Boże Narodzenie, ale również na Wielkanoc. Właśnie dlatego, że tak soczysta, tak żywa, tak złocista jest ta barwa tego cyprysika, że on doskonale sprawdza się również w dekoracjach wielkanocnych, co właśnie Wam tu pokazałam. Po prostu wystarczy, że położyłam jakieś ptaszki, które symbolizują właśnie wiosnę i już to fajnie wygląda. Teraz będę chciała uformować ten cyprysik i tak samo wezmę tutaj, poobcinam i zacznę formować kulę.
I jak widzicie, już uformowałam też te dwa cyprysiki, które są w kształcie takich kul. Nie wiem, właśnie teraz tak patrzę, że one może nie do końca są równe, ale to ja jeszcze później sobie wyrównam, bo musimy teraz patrzeć, żeby te kule na dole, na górze były takie same, jak i te na dole. Znaczy, żeby to jakoś wyglądało. Jeżeli Wam się pojawią na końcówkach takie suche, tutaj w miejscu cięć, takie suche igiełki, to tym się nie przejmujcie, bo one po prostu zarosną szybko albo po prostu odpadną. Także tu się nic nie będzie działo, bo to, co Wam mówiłam, cyprysiki są naprawdę odporne na przycinanie, one się nadmiernie nie zagęszczają i są odporne na choroby grzybowe. I to jest bardzo ważne. Naprawdę, jeżeli chodzi o cyprysy, to one w domu się sprawdzają doskonale. Tylko, że musimy pamiętać cały czas o podwyższonej wilgotności powietrza i absolutnie wilgotnym podłożu. Pamiętajmy, powtórzę, ja wiem, że już to mówiłam, ale powtórzę to jeszcze raz. Słuchajcie, jest naprawdę istotne, żebyśmy nie zapominali o podlewaniu tej rośliny, ponieważ ona, zwłaszcza zimą, jeżeli ma ciepło i jest sucho, ona po prostu nam usycha. Zresztą latem to samo. Także o tym pamiętajmy i jeżeli chodzi o nadawanie kształtu, to jak zauważyliście, ja nadałam takie dosyć mocne to cięcie, radykalne zrobiłam. Ale one nie muszą być cięte, bo one swój naturalny pokrój mają też bardzo ładny. I jeżeli macie więcej światła, więcej przestrzeni, większe okna, to możecie zostawić te i naturalnie, żeby to sobie rosło i to wtedy będzie takie bardziej efektowne, będą to większe rośliny i wtedy nie wymagają w ogóle cięcia. Ja tnę ze względu na to, że to, co Wam kiedyś wspominałam, ja mam dosyć mało światła i one stoją u mnie na parapecie w kuchni, te cyprysy, więc ja nie chcę, żeby one się nadmiernie rozrastały, dlatego że one mi będą zabierać światło dla innych roślin, a tego ja nie chcę. Poza tym, jeżeli chodzi na przykład o choineczkę, no to ja lubię też, jak dekorujemy i lubię, jak to jest taki mniejszy element. To samo tutaj. Polecam Wam szczerze te cyprysiki i mam do Was prośbę. Napiszcie mi w komentarzach, czy macie takie cyprysy, czy też je przycinacie, gdzie je przetrzymujecie zarówno zimą, jak i latem, czy wynosicie na balkony, do ogrodu, czy trzymacie tak jak ja cały czas na parapecie. Bardzo fajnie by było, gdybyśmy się właśnie tymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o cyprysy, wymieniali, bo niektórzy właśnie mówią, że jest to roślina, którą kupują i praktycznie tylko na okres świąt Bożego Narodzenia mają, a później po prostu im ta roślina umiera, a prawdopodobnie umiera dlatego, że miała niedostatek wody. Jeżeli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, aha i oczywiście wciśnijcie dzwoneczek, który Was poinformuje o tym, kiedy udostępniłam film i wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się, na razie, dużo zdrowia Wam życzę, cześć!